Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o szkółkach jeździeckich, a konkretniej o zaletach uczestniczenia w takich zajęciach. Zapraszam do oglądania. Szkółki jeździeckie to miejsce stawiania pierwszych kroków przez początkujących adeptów tego sportu. Oferują możliwość nauki od podstaw oraz rozwoju swoich umiejętności. W ostatnim czasie w wielu dyskusjach codziennych czy internetowych można dowiedzieć się o różnych wadach uczestniczenia w tego typu zajęciach. Na pewno jednak nie można się w ocenie skupiać jedynie na negatywnych aspektach. Jakie są zalety jazdy w szkółkach jeździeckich? Po pierwsze, cena. Ogromną zaletą szkółek jeździeckich jest przystępna cena. Nawet codzienne lekcje w takim ośrodku w ogólnym rozrachunku okażą się tańsze niż utrzymanie oraz użytkowanie własnego konia. Oczywiście istnieją stajnie, które oferują droższe i tańsze jazdy, jednak większość z nich ma ceny na takim poziomie, że może sobie na jazdę raz w tygodniu pozwolić większość osób. Po drugie, możliwość wyboru. Każdy lubi mieć wybór, a w obecnych czasach klienci stajni znajdują się w takim położeniu, że często w swojej okolicy mają do wyboru kilka różnych stajni. Dzięki temu można dokładnie przyjrzeć się każdej pod względem jakości oferowanych usług, traktowania zwierząt oraz indywidualnych upodobań, a następnie wybrać tą, która będzie dla nas idealna. Po trzecie, różne konie. Jeździec rozwija się najintensywniej, kiedy może regularnie trenować na różnych koniach. Każdy wierzchowiec ma inny charakter, problemy, cechy pozytywne i negatywne, a taka różnorodność naprawdę świetnie wpływa na progres jeździecki. W szkółkach najczęściej do wyboru jest przynajmniej kilka koni, dzięki czemu zdecydowanie trudniej jest się stać tak zwanym jeźdźcem jednego konia. Po czwarte, brak większych ograniczeń. Konie to zwierzęta, którym często zdarza się łapać różne schorzenia oraz kontuzje. Właściciel wierzchowca w przypadku takiej sytuacji jest zmuszony do ograniczenia albo całkowitego zaniechania treningów i podporządkowania całego swojego życia stajennego pod konieczność rehabilitacji. W przypadku jazdy w szkółce taki problem oczywiście nie ma miejsca. Jeżeli jeden koń zachoruje lub zacznie kuleć, to zawsze jest możliwość jazdy na innym. Po piąte, mniejsze zobowiązania. Jeździec szkółkowy ma niewiele faktycznych zobowiązań, co nie jest wcale wadą. Może bez problemu czasowo zrezygnować z wyjazdów do stajni, na przykład ze względów finansowych czy logistycznych. Nie musi opiekować się chorym koniem, ponosić ogromnych kosztów oraz całych konsekwencji związanych z chorobami i kontuzjami, jak to ma miejsce w przypadku posiadania własnego wierzchowca. Nie bez powodu często mówi się, że z koniem jest trochę jak z dzieckiem. A dziecko to w końcu naprawdę spore zobowiązanie. Oczywiście w pewnym momencie życia większości koniarzy często przychodzi na moment przemyślenia tego faktu zakupu własnego konia, jednak zawsze warto przeanalizować dokładnie wszystkie za i przeciw. Szkółki jeździeckie wcale nie są złem koniecznym. Należy jednak dokładnie przyjrzeć się warunkom w nich panującym i dokładnie przeanalizować każdą stajnię pod względem traktowania jeźdźców oraz koni. I w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i był przydatny. Zapraszam Was standardowo na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!